Cześć, jeżeli jesteście fanami komunikacji miejskiej i gracie w Robloxa, to chyba znacie Virtual Warsaw Simulator. No i niestety nadszedł dziś ten smutny dzień, kiedy z grą musimy się pożegnać. A dlaczego? No bo dawno nie była admina na tej grze. Gra chyba przestała być opłacana. No i zdarzyło się. Co? Serwer zamykają. Na szczęście byście dali nam do dyspozycji pojazdy dla administratorów. No więc niestety, ale gra już odchodzi od nas. No, niestety tak już jest. Smutne to jest, ale no niestety. No to jest filmik pożegnalny. Właśnie na tym filmiku dzisiaj żegnamy nasz Virtual Warsaw Simulator. Mamy tu hulajnogę fajną. No, także to czekajcie. Dobra. Dobra, jakby dałoby się zrespić Solbusa, tak. Patrzcie, odwzorowali lepiej Solbusa. O, tak już wygląda ładnie. Tylko ma inne dźwięki, wiecie? No także, mówię wam, ten pogotowie autobusowe jeździ 300 coś na godzinę, więc jeżeli chcecie, to możecie się nim przejechać. Dobrze, ale my dziś na tym pożegnaniu przejdziemy się najpierw, sądzę, Urbino 15. O, tą taką. O, tu ładnie. Mamy tu door buzzer, a bez door buzzera jeszcze jest tak. A ja lubię z door buzzerem. On jest ładnie odwzorowany, ta łupina. Weźmiemy i tu chyba powinna być linia jeszcze stara taka. Jest 517 i N63 i MK jeszcze tak. Z tego nie ma. Dobra, pojedźmy sobie tu na pierwszy przystanek na zajednia R1. Woronicza. Moglibyśmy się przejechać 517, ale nie wiem. Stegny to nie ma Segen, nie wiem gdzie byśmy wtedy dojechali. O, gość tu jedzie takim tym nowym dodanym manem. On jest super, ma pięknie podwzorowany kabinę. I ma normalnie ciepłe guziki. Tak. O, tu patrzcie sobie. Dobra.
także chyba. Dobra, pojedźmy sobie N63. Ale kursem skróconym do parkowej. Dobra. Nocna linia, jest dzień, ale jest nocna, no ale dobra, trudno. Końcowy przystanek. No. Tutaj jest po lewej, po tam. Dobra. Do 10. Szybki kursik, szybki. No dobra, już może. Kiedyś dojeżdżałem takimi Urbino 15-kami na EC Siekierki. No chyba na 152 lub na 162 jeździły. Zatrzymamy się na tej parkowej, damy ciepły guzik, którego tutaj nie ma. Thank you.
No, gościa wysiadamy. Wysadzamy. Fajerwerki tam były właśnie, nie poszedłem sobie nigdy, w ogóle na ten bazarek, nie byłem na tym bazarku, może tam było można sobie fajerwerki wziąć. Nie wiem, jak wy byliście, to może się napisać w komentarzu. Dobra. Przepraszam, że tutaj zrobię to. Przepraszam. No ale było mi łatwiej, prawda? Dobra, zjazd do zajezdni robimy. I bierzemy kolejny autobus jakiś. Sądzę, że chyba Mana przebudowego. Jelczyk myślał, że będziemy jechać tam. Co byś zrobił? Dobra, bierzemy. Chyba, że zostaw, że da... A nie, nie, hybrydy nie bierzemy. A może nie wiem. Bierzemy hybrydę? Ty weźmy Solbusa, wsiądźmy do tej hybrydy i jedziemy po Solbusa. A ten Jelcz? A, tu idzie. No i właśnie to tu jest problem w tych autobusach dla adminów. Bo trzeba przejść przez szybę jakby tak. Albo jakoś otworzyć drzwi, bo na przykład w tamtym manie trzeba otworzyć drzwi albo na szybę stanąć i wtedy się do tego wsiada. Ale mi się te bardziej podobają Solarisy niż te, bo to są tak bardziej odwzorowane. Dobra, bierzemy Solbusa i jedziemy na jakiejś linii, na MC pojedziemy, ale na takiej trochę innej, do Muranowskiej. Słuchajcie, bo ona ma jakieś inne dźwięki, ten Solbus. Słyszycie? Takie pip, pip, pip. Pip jest dobre na początku, ale potem nie powinno być pip, pip, tylko pip, 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 pip. Cztery razy powinno być piknięcie, a tutaj jest dwa. A ten jeszcze, a to jest ten świąteczny. Tak. Ten teczki, co tu było? Nie wiem. Albo możemy jechać Jelczem, czekajcie. Nie, jeszcze chyba nie robimy. Czym by tu pojechać? Zastanawiam się. Z autobusem chyba nie chcę mi się jechać, bo to dźwięki takie. No fajny jest. Jeździłem już nim. No to pogotowie gdzieś, muszę wsiąść na chwilkę. Jeszcze. Dobra. Nie normalnie dźwięki z nich basy. Ja cię kręcę. I on jedzie, jak mówiłem, bardzo szybko. Czekajcie, bo tu się powinien być w tym górze. Ja tu otwieram. Nie, kurde, nie ma. Trzeba przez trzy.
Także skrzynia Wojtka w Solaris. Ja takimi Solariskami Euro 3 często jeżdżę, wiecie gdzie? Na 167 ze znanej do Sanktuarium Siekierki, bardziej z przystanku Sielce, ale do Sanktuarium Siekierki takim jeżdżę. Bo czasami jeżdżą Euro 3, a czasami jeżdżą Euro 4, wiecie? Powinienem ten zestaw wrzucić. Ej, jakie fajne! Ej, ale fajna tablica, widzicie, bo ona tak przejeżdża. Dobra, bierzemy se, tu nie ma jemki, a nie, jest, dobra. Czarny. Stegny, ale inny kurs. Dobra. Wsiada ktoś, czy nie wsiada? Dobra, nie wsiada, ale zamykam drzwi. Rozbrat, ale... tak. Szkoda, że nie ma jakiejś linii na... PKP Służewiec. W sumie tam nie ma takiego przystanku, to by nie wiem. Ty można sobie autobus rezerwowy. Ja. Dobra. Jedziemy sobie tak, jak się jedzie na Stegny, jak się jechało kiedyś. No i ten, no. Dobra, no to jedziemy dalej. Jedziemy sobie tu, nie, tu jest, zobaczmy. Zróbmy sobie tak, pojedziemy tak. O, ja już wiem, jaką taskę możemy zrobić. Tak, pojedziemy. Pojedziemy sobie jak na Ronto Starzyńskiego, ale trochę wcześniej zrobimy sobie koniec trasy. Drift, autobus drift, patrz ta normalnie, siu! Tak, zja. I tutaj się zatrzymujemy. Ja sobie będę otwierał te przednie drzwi tutaj jeszcze. Dobra, tu sobie zaraz skończymy traskę bombastę. Jest 20:01 u mnie, to znaczy, bo ten film jest przesłany, nie jest na żywo teraz, więc u mnie wtedy, kiedy to teraz nagrywam, bo tak mi włączyli mówić, no to jest 21, a u was pewnie teraz jest, nie wiem, jest 21, może 20:30, nie, no może 20:30, bo zaplanuję tego live'a, no i wiecie, kurde, dobra,
I wiecie co? Sorry, że ja tak zrobię i że przejadę tutaj, bo tu nie powinno się zawracać, ale tu sobie zrobię koniec trasy, wiecie? Tutaj, o tu. Ja wiem, że nie powinienem tutaj przejeżdżać, zawracać, ale muszę, muszę. Ja pamiętam, stegny były fajne. Stegny to była fajna zajezdnia, bardzo. Ale MK jest fajna. Dobra, szybkie zatrzymanie i jedziemy dalej. Taka trochę linia okrężna. Taka po prostu szybka linia, bardzo szybka taka. Następny przystanek, a nie, to nie jest Muranowska. Drifty autobusem normalnie, sorry za te drifty, ale tak raj zrobił. Wow. Robiłem szybkie hamowanie wsteczne. Przepraszam, że ja te pierwsze jeszcze drzwi otwieram tutaj, ale no, tak fajnie wygląda. Dla mnie fajnie to się. Teraz powinna być Muranowska przystanek. Tak, to jest Muranowska. Ten przystanek to jest też chyba Muranowska. To jest, albo nie wiem. Aha. Dobra, już. Nic się stało. Jeżdżamy. Włączamy. Też chodzi? Chodzi. Szkoda, że tu się nie da pojedynczo otwierać drzwi, wiecie? Tego mi szkoda. Albo jak na przykład nie ma ciepłych guzików. Bardzo mi tego szkoda. No, a ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. No bo niestety jest to już koniec odcinka i tutaj se skończymy na tym przystanku, na rozbracie, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jak chcecie możecie zostawić suba i lajka, no więc ja się z wami żegnam, cześć!